Ekscelencjo, najprzewielebniejszy księże arcybiskupie, z wielką radością witamy Cię dziś u stóp okulickiej Pani. Miejsce, do którego przybywasz, przemawiało do wielu pokoleń co najgłębszą i najrdzenniejszą prawdą, że Matka Boża wciąż nieustannie otwiera swoje czułe serce na potrzeby tych, którzy proszą o jej opiekę i stawiennictwo u Boga. Tu wśród nadwiślańskich pól, między prostym, ubogim ludem, obrała Maria przed wiekami miejsce swego królewskiego, a przede wszystkim macierzyńskiego panowania. Swymi licznymi cudami sprawiła, że przed 25 laty w okulickim obrazie zajaśniała korona, symbol królewskiej władzy. Pierwsza w powojennej Polsce koronacja zgromadziła ogromne rzesze wiernych, którzy swą przyszłość składali w jej macierzyńskie dłonie. Tu szukali umocnienia w wierze, miłości i pokoju dla ojczystych ziemi. Tęcho uroczystości przed 25 laty wciąż rozlega się w naszych sercach, a dziś napełnia nas ogromną dumą i radością. Matka Boga jest bowiem naszą Panią i królową, odczuwamy bliskość jej macierzyńskiej troski. Dziś w roku jubileuszu zadośćuczynienia i wdzięczności powtarzamy przed jej obliczem słowami poety. Przychodzimy, Matko, aby patrzeć na Ciebie. Patrzeć na Ciebie i płakać z radości. O Tobie poeta też rzekł. Co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie, Królowo nieba i ziemi, świeć naszej ziemi okulickiej nieustannie. Najprzewielebniejszy księże arcybiskupie, witamy Cię na okulickiej ziemi jako naszego pasterza. Jesteśmy wdzięczni za to, że czuwasz nad życiem duchowym w naszej diecezji, że z wielkim oddaniem kierujesz naszą diecezjalną rodziną. Swą ofiarną służbą polskiego kapłana wypracowałeś kredyt zaufania. To zaufanie wyraża się tym, że Twą biskupią posługę przyjmujemy jako wierne pełnienie woli Bożej. Dziś wyrażamy ogromną radość, że nasz jubileusz splata się z 25-leciem Sakry Biskupiej. Będziemy prosić u stóp Pani Okulickiej, by upraszała Ci u swego Syna łaski potrzebne w Twej dalszej pracy duszpasterskiej. Trzystolecie, dwusetlecie diecezji, 50-lecie koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Boheńskiej. I przy tych wszystkich jubileuszach nasz wydaje się taki skromny, bo to dopiero 25 lat. Chociaż to dopiero srebrny jubileusz, ale jest on dla nas tak bardzo drogi. Najprzewielebniejszy księże arcybiskupie, wśród tych, którzy dziś tu razem z Tobą chcą uczestniczyć w tym nabożeństwie, to ogromna większość tych, którzy przed 25 laty kłaniali się okulickiej Pani. Serdecznie witam księdza arcybiskupa dziś tu na okulickiej ziemi przed obliczem Matki Bożej Okulickiej. Witam wszystkich, którzy dziś przybyli najprzewielebniejszą kapitułę tarnowską z księdzem Płatem i księżmi prałatami, księży prałatów i wszystkich, którzy przybyli, by na wezwanie księdza arcybiskupa do uczczenia okulickiej Pani stawić się i razem tu z nami się modlić. Witam wszystkich braci i siostry, którzy dziś tutaj przyszli.
najprzejemniejszych arcypasterzy. Nasza parafia przy pomocy pielgrzymów chciała coś dać dla Matki Bożej i od tej strony materialnej również duchowej podjął za chwileczkę. Dlatego zgodnie z Twoją inspiracją stanął przy okulickiej świątyni ten pomnik Ojca Świętego w pozie ciekawej, boskupionej, z różańcem w ręku, by wszystkim nam przypominać, po co do okulic przychodzimy, na co tu Maryja czeka. Chcieliśmy uczcić również tych, którzy dokonali koronacji, a więc świętej pamięci księdza kardynała Wyszyńskiego, jak również chcieliśmy wspomnieć o związaniu safy biskupiej księdza arcybiskupa z jubileuszem naszej okulickiej pani, z jej koronacją. Parafia poszła dalej. Chciałaby na 25-lecie koronacji tron Maryi wyglądał bardziej okazale. I dlatego po poświęceniu polichromii w roku ubiegłym przez ten rok ufundowano witraże wioski naszej parafii i Bogucice, administracyjnie należące do parafii mikruszowskiej, ale związane blisko z okulicami. Przedstawiają one postacie świętych. Ja w tej chwili bardzo gorąco proszę w imieniu własnym i w imieniu parafii, pielgrzymów i wszystkich zebranych o odsłonięcie pomnika Ojca Świętego, o odsłonięcie tablicy z podobizną świętej pamięci księdza kardynała Wyszyńskiego, a po uroczystości, już na koniec, o poświęcenie witraży jako trudu tych ludzi, którzy tu są zebrani, a w szczególności tych, którymi przyszło z woli Bożej księdza arcybiskupa kierować. Bardzo proszę. Boże, Ty wybrałeś swojego sługę Jana Pawła II, aby jako następca apostoła Piotra przewodził całemu Kościołowi. Wysłuchaj nasze modlitwy i spraw. Niech jako zastępca Chrystusa na ziemi umacnia swoich braci, a cały Kościół niech jednoczy się z nim węzłami miłości, jedności i pokoju, aby wszyscy znaleźli w Tobie pasterza, pasterzu dusz, prawdę i życie wieczne przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Zdrowie!